Witam wszystkich graczy w kolejnym odcinku o naszych zombiakach 1200 Strange. Troszeczkę przyspieszyłem. Jesteśmy w innym miejscu i mamy wysoki poziom. Znaczy wysoki 48. Postanowiłem, że nie będę robił ciągłości, ponieważ za dużo by to odcinków zajęło i jak widzę, oglądalność spada, bo ludzi nudzi takie coś. Odcinki będą, jak coś się ważnego wydarzy, czyli jakiś przedmiot się ciekawy trzeba będzie założyć, klejnot i tak dalej. Ja już przeszedłem, bo jesteśmy w tej chwili w szóstym akcie i przeszedłem tutaj chyba dwa akty, czy jeden, nie pamiętam, że zrobiłem już tą robotę. I teraz tak. Mamy tutaj nowe przedmioty, które możemy założyć dzięki temu, że przyspieszyłem. Belly of the Beast, 46 poziom potrzebuje i można ją założyć. Doda nam trochę do życia, niewiele, dlatego że nody do życia nie były brane procentowo, ale zawsze trochę, no i do resów tam 11%. Czyli zakładam ją, wymieniam, 1200 życia, 1500, czyli tylko 300, ale do resów doszło i później jeszcze dojdzie. No i zakładamy gemy. Raging Spirit, Minion Speed, Faster Casting, Spell Totem, to jest dla wygody mojej, bo mi się nie chce ręcznie. Jak ktoś lubi, to może ręcznie i wtedy będą one silniejsze, bo jak piszę Spell Totem, mam mniejszy, zadaję 30 mniej damage'u i mniejszy o 30% jest cast speed. Dlatego ja tu faster casting dałem. Jak ktoś lubi ręcznie, to proszę bardzo, wtedy będzie miał lepszy DPS. One będą bardziej silne. Ja po prostu jestem wygodny i wolę totem wkładać. No i to jest trochę bezpieczniej, bo nie muszę cały czas stać postacią, żeby rzucać te, puszczać te ragingi. I dlatego ja to tak robię. Także tu jest ta dowolność. Melee Splash, żeby naokoło biły te cele. I Multi Strike, to jest nowy. Założyłem. On daje nam 77 więcej Melee Attack Speed. No, repetują tak zwane dwa razy dodatkowo. To jest bardzo dobre dla ragingów. Zakładamy. W tej chwili to niski jest poziom trzeci dopiero. Później jak dojdzie, to one będą błyskawicznie biły. I teraz tak, na drzewku też się zmieniło, ponieważ przeszedłem trochę dalej. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że będziemy szli tu do minionów i one dostały właśnie do regeneracji, zadają więcej obrażeń, tu mają 16 do resów i plus 1 zombiak, 10 do life'u, też 10 do life'u. No i tu mają tu 16 i plus 1 zombiak, czyli razem mamy w tej chwili 8. I teraz tutaj już jest przygotowane miejsce na duel i patrzymy na stręcz. Mamy 471 i wkładam, bo i tak bym go włożył. Wkładamy 471, robi się nam 580. Życia 1636 od razu, bo dużo stręży doszło, bo stręż daje także życie. Te buty założymy za chwilę, bo mamy 48, a 49 się zbliża. Także te buty jak założymy, to też dojdzie 18% do strężu. I do armuru to też się przydaje. Później je zrobię na 20% jakości, w tej chwili one nie są zrobione. To tymczasowo. Zresztą mogę to teraz zrobić szybko, bo już to też tak trochę nieprofesjonalnie. Zrobimy im jakoś, żeby więcej było tego. Także jak te, no w tej chwili co mamy? No defense, redukcja 46 obrażeń dzięki Belly of the Beast, bo ona ma do armury aż 726. Aż, no to znaczy w tym przypadku aż. Normalnie to nie jest dużo, ale dla nas na chwilowo wystarcza. 46 to jest dużo. Redukcji obrażeń, resy, no widać. Słabe, bo i z czego tu resy wziąć? Ale później będzie tak, że będą wszystkie resy.
Także to tabulę rasy to odkładamy. Bo nam nie będzie potrzebna, a te buty zaraz założymy. A to niech sobie tu stoją, leżą. No i musimy udać się w tej chwili do Western Forest. Tu skończyłem. Idziemy tam. I trzeba szukać Nessy. Ale przedtem trzeba zabić bossa. On jest Puppet Mistress. I on jest w tym, w Wetland. Czyli tak, przywołam tutaj. Nie zrobiłem tego wcześniej, bo mi się komp zawiesił. Dlatego się bawię teraz. Miałem nawet kitawę jako spektrę, ale 8-8, dobra. Jeszcze tu golem. No, jeszcze używamy, ale później nie będziemy. Ale na razie jest. I co tu wszystko golem, to spektra jakieś się weźmie, szkieletory tu. Dobra, to idziemy. Idziemy do River Ways, to już jest nowe River Ways, nie to. Zombiaki już są teraz silniejsze, mają więcej regeneracji, mają życia 3000. No i to wszystko jest rozwojowe oczywiście. Jako spektra nie wiem co tu wziąć. Multi strike to też będzie 78% szybciej bite przez ragingi. No idziemy do Riverways, tam będę walczył z tym Puppet Mistress, to chyba będzie pasywny punkt umiejętności, jak się nie mylę, nie pamiętam. Ale trzeba zabić, bo tam dostaniemy chyba ten z Panteonu coś. Czy zapomniałem o Panteonie powiedzieć? No tam w sumie teraz dostałem dwie nody. Przez ten czas, co grałem. Tu można dobrze nabić doświadczenia. Wszystko widzę jak zwykle i bardzo dobrze. Widać teraz dynamikę. Tu dobra, tędy. Musimy na główną drogę się dostać. Wtedy najłatwiej trafić do tego Wetland. Tak, tylko teraz tak, gdzie to jest? Jest tutaj, checkpoint, waypoint. No i tu do Wetland. No mówię, to jest nowe, nie? Nowy. Jesteśmy cały czas. Walka z nią. Nie pamiętam, czy tu punkt pasywny dają, czy nie. Ale i tak trzeba to zrobić, bo ten Panteon. Miałem gdzieś spis, gdzie dają te pasywne na tych... Bo sam już też nie pamiętam, bo nie, tyle razy aż nie przechodziłem, żeby już tak na pamięć znać tą grę. To znaczy ten po akcie czwartym. Ale już coraz więcej zapamiętuję. Tu brzegiem trzeba będzie iść, bo to zawsze z brzegu jest wejście do tego bossa. I go tu trzeba koniecznie załatwić. Tutaj trochę doświadczenia. No, może zdobędę tutaj poziom, to założę te buty. To trochę stężu będą miały więcej. Tak, tak zrobimy. I wtedy będą miały więcej siły na tego bossa. Tak, tu wypadło troszeczkę.
Tak, jest tu. To idziemy. Ale jeszcze chwileczkę, bo miałem zrobić to doświadczenie, niewiele zostało. Zaraz będzie taki strongbox, otworzymy, Jeweler. Przy okazji, chaos się trafi. Czasami warto podejmować decyzje różne. No jeszcze gemy. Tak, to będzie dobrze, akurat przed walką z bossem. Właśnie. Mamy poziom. Od razu do minionów 15 będzie do damage'u. Czy wszystko tu gra. Dobrze, niech tam uspokoi się. No to dołożymy tu. Jesteśmy. Czyli minionom. 15 increase damage. Tu w różnościach będzie pisało 84. Dokładamy. 99 mają minion damage modyfikator. 99% zwiększył się, czyli więcej. Będą silniejsze. Tu jeszcze poczekam. Aha, jeszcze te buty, dobra. Buty zakładamy. Zobaczymy, jak ze strężem będzie. 580. Mamy ich 8. 684 strężu, czyli to już jest znaczna ilość. Od razu do nich to poszło. Dzięki temu hełmowi. I możemy 9, oczywiście, bo co 300 stręcz dochodzi nam jeden zombiak. Gdzieś tu ciało jakieś. Dobra, mamy 9. Teraz tylko przełożę jeszcze gemy. Szybkość poruszania ta sama, bo też 20% mają. No i do armoru patrzymy. 51 redukcji, to już bardzo dużo jest. Ale to się nie utrzyma, bo wiadomo, że z każdym poziomem, który zdobywamy, to spada, a my nie będziemy aż tak ostro w ten armor szli. Chociaż będzie dużo strężu i tak dalej. No, to tak wygląda w tej chwili. Jeszcze tutaj chcę te zombiaki tutaj wylewelować. Tutaj nasz golem, to będziemy mieli regenerację życia większą. Mamy 104, będzie 108 na sekundę. No i to koniecznie chcę te jeszcze zombiaki tutaj, żeby tu im doszło życie i siła. Na ten moment. Już teraz widać power, one jednym uderzeniem rozwalają, a ja się męczyłem przez te wszystkie poziomy, co żeście nie oglądali. Strasznie. No teraz tak. Bo teraz wszystko ma siłę. Bo przecież ragingi też fizycznie walą. Dobra, jeszcze nie. Tu gdzieś poszukamy wroga, żeby zdobyć te gemy, żeby nam się wylewelowały. Tak, masakra, dosłownie masakra w tej chwili. Zabawa się zaczyna. Nawet im tutaj w tym chaosie obrażenia nie schodzi życie. Zobaczymy, jak z bossem będzie. Ragingi. Raise Zombie. Mam 3008. 3745, czyli znacznie. Convocation. Tutaj, żeby szkieletory dłużej działały. No i spektra. Nie mam żadnego. Trzeba było coś tu wyciągnąć. Coś tam pomogą. Weźmiemy sobie tutaj. Tego oni tak skaczą. Jeden. I drugi. Zawsze coś tam pomogą. No i idziemy tu. Bić się. Tutaj. Zobaczymy, jak tu sobie poradzą z nim. Czy z nią. Na razie to trzeba tutaj te boki wszystkie załatwić. Tego najpierw. Tak, tu ładnie. Idziemy dalej. Tu. Do następnego.
załatwione. No i tutaj główna nasza. Tu jej puścimy od razu szkieletory. Jeszcze nie? Jest jeszcze jeden. Tak, jeszcze tu jest. Zapomniałem o nim. Patrzcie, tego trzeba jeszcze załatwić. Tak, i teraz dopiero. Ta powstanie. To szkieletory jej puścimy. Ruje tu strasznie. Schodzi jej ładnie życie. Dobra, załatwiona. Musimy iść po nagrodę. Czekamy na tego anioła śmierci. Grzechu. Sin. To grzech. No i dali nam tutaj. Aha, flaszki, że będą się regenerowały, jeśli nie będziemy ich używać często. Dobre na labirynty, na pułapki, wtedy można używać. W tej chwili nam się nie przyda, zresztą jak zdejmę, ja tutaj... No właśnie miałem mówić o Panteonie, no tu dostałem, jak widać, 3. No jeśli... 5 redukcji w obrażeniu od ognia. Jeśli się ruszamy, a tutaj ja sobie wziąłem, że jeśli stoimy, to dostajemy 2% dodatkowych redukcji obrażeń nas w każdej sekundzie, maksymalnie do 8. Czyli w tej chwili, jak ja stoję, defense, mam, rośnie mi, widać, 51. Jak tylko się ruszę, mam 43, czyli maksymalnie 8, od 43 do 51. Ale rzadko się stoi. To jest dobry ten układ na Righteous Fire, bo w Righteous Fire się stoi, bo z nas wali, a nam tutaj właśnie rośnie redukcja obrażeń. Dobra, idziemy po nagrodę. Przydałby się punkt pasywny, ale czyżby był? Nie wiem, co on da. Nie pamiętam. Tak, jest. Pasywny, fajnie. Cieszymy się. No i idziemy od razu do Riverways. Bo musimy szukać tej Nessy. Ona gdzieś tam w jaskiniach jest. Dobra, sobie punkt włożymy. Tak, przyjemnie się takie pasywne bierze, no i one będą teraz miały atak speed, cast speed większy, miniony, czyli bardzo dobrze, dodajemy i jedziemy dalej. Żebym dobrą stronę szedł, no, czy tą, nie wiem, w którą stronę iść, czy tu, do wyjścia się nie cofał, nie pamiętam. Te lipslamy dobrze skaczą. Te chaosy to ja mam szczęście dzisiaj. Sypią się normalnie. Fajnie leci doświadczenie, bo ich dużo jest, chociaż za nie mało się dostaje doświadczenia, za małpy. Chyba, że są magiczne, nawet kobalt, wypad rzadki. Tak. Idziemy dalej. Wyjście jest tam po prawej stronie, przy starym wejściu do Sarn Encampment chyba. Wiesz, za dyma jest, to jeszcze szkieletorów puszczę, niech się leją. Niech się biją.
Bardzo fajny build, przyjemnie się gra. Dla leniwych, my tylko puszczamy speed. I czasami totem puszczam na ragingi, a reszta roboty robi się sama. Także polecam. Naprawdę, bo później bardzo dobry do farmienia Uber Labiryntu. Naprawdę super jest. Uciekamy, bo nas tutaj... Znowu szkieletory. Wszędzie wybuchy. No i tu jest tam coś wypadło. Stare wejście, ale zablokowane. Ten Capen tu leci, sypie się. Valor, przyda się. Jeszcze coś wypadło, ale gdzie? Gdzieś tu musiało to być. Gdzieś tu coś wypadło. Na Exalt Niebo by był dźwięk inny. Ja już marzę tutaj o Exalder. Aha, no to wypadła karta. Dobra. No i tutaj jest droga już prosta do tych jaskiń. Czyli jak ktoś nie wie i błąka się tutaj, to zawsze tutaj do wejścia i później brzegiem tej rzeki, czy nie wiem co to jest. I tu brzegiem i zawsze się dojdzie. Ot, tu jeszcze kawałek. No i tu już jesteśmy w południowym lesie. Tu też ostre walki, bo tych małp jest tutaj normalnie aż w nadmiarze. Ale dobrze, bo doświadczenie leci. A już się zaczyna. Jeszcze są magiczne, to doświadczenie leci momentalnie. Tutaj zdobędziemy na pewno poziom. Tak myślę. Szkieletory. 2026 życia. Puścimy. Niech się też pobawią. Tak. To jest fajna zadyma. Idziemy drogą, którą wskazują nam ragingi, spiryty, nasze duszki. Wiem, że tutaj jest zamęt totalny. Tak, oni się biją, a my zbieramy lód. Tak, tu. Posto gospodarz. Gospodarz tego lasu. Tak, tutaj to jest pułapka taka mała. Tu one leżą, tu jest jedna. O, wybuchła. Jest Strombox, szkieletory i zadymę robimy. O właśnie. Drugi, o, ten jest silny, mnie dziabnął raz, już mi połowa z życia od razu. Tak, jak to się nazywa? Hollow Skull. Hmm, 7%. Tak. Tu mi się podobała walka. A tu zaraz będzie wyjście. Później założymy staw, też 6-linkowy. To już zombiaki będą na 6 gniazd. A domy masakrę będą robiły.
No, nikt się nie interesuje. Ja staję w środku, mnie nikt tu nie próbuje atakować nawet. Tak, tu już jest waypoint. I cały las obszedł to. Ten multi-strike dla ragingów to jest kapitalny. Później zombiaki też będą to miały. To jest kapitalny gem. Skill. Multi-strike. Czy skills. To jest support. Dobra, ona jak sobie pogada, my wiemy co robić, idziemy. Czyli musimy mieć do tego beacon. Tu się zaczyna zabawa prawdziwa. A mnie tu zwalniają, bo jestem teraz chilled, czyli schłodzony. No freeze to jest całkowite zamrożenie. Chile to taki schłodzony jakby. Jak chile grunt pisze, to znaczy, że schłodzony, a nie zamrożony. I tak tłumaczą przynajmniej. Dobra, mamy poziom. Jeszcze będą szybciej biły. Poziom, no czyli dalej do minionów. I jeszcze 6 attack speed i jeszcze cast speed, czyli to razem to już 12. No jeszcze szybciej biły. Także zabawa zaczyna się na dobre. Te lip slamy co mam jako spektre, to dobrze one tutaj działają. Jak tu iść? Znowu pokręcone. Mam dużo armoru, dlatego mi nic nie robi, bo normalnie to już bym leżał. Tak. Herald of Thunder trochę też tam podniesie. Jak ja tutaj jestem? Tak. Oho, dobra. Tu i tu i tu. O, tędy. Tak. Spell Totem. Multi Strike będzie 79 teraz attack speed. Jeszcze lepiej dla spirytów. Tu ciasno jest, to są niewygodne lokacje dla minionów. Damage 42%. Tak. No i Mele Splash. Czyli coraz silniej się, coraz bardziej silne te nasze miniony. O, co tu się dzieje? Tu jest boss. Brain Crack. Ładnie wyrzucił. Bierzemy. A walka trwa. Idziemy do tego beacon. Tam będzie zadanie bardzo trudne. Trzeba będzie przeprowadzać te... Tak jak w labiryncie są pułapki, to tam zadania, puzzle to tutaj podobnie. Ciasno jest, niewygodnie tu naszym zombiakom. Cieszę, ja tu się zaplątałem, ale to jest... Jak ja nie lubię tych takich zakręciastych jaskiń, labiryntów, bo to po prostu ta gra, szersze powinny być te korytarze, bo przecież nie wszyscy grają pojedynczo, bo dla minionów to jest strasznie ciasno. No, tamten square cały, to zrobili taki szeroki i to, a tu wszystko takie wąskie. Rozumiem, że jaskinia jest zawiła i pokrętna, no, ale trzeba też
przystosować jakoś. Dobra, już tu gdzieś widać wyjście. Idziemy. Jest beacon. Waypoint. I jak widać, to już jest końcówka tego aktu szóstego. Wszystko żyje? Wszystko. Tu też fajnie można sobie levelować. Doświadczenie idzie szybko. Czyścimy mapę. One nas tu strasznie zwalniają tym lodem. Ale my się nie przejmujemy zbytnio. Tu magiczne. Dojdzie doświadczenia trochę. Ragingi też tu się popisują szybkością. Także idziemy ścieżką spirytów. One wiedzą, gdzie droga jest. Tam, gdzie wróg. Zbliżamy się do ważnego etapu tej gry. Tak. Nie ma przeszkód dla nas. Wszystko rozwalamy. Podoba mi się mój armor. Strzelają, praktycznie mi nic nie zabiera. To jest właśnie dobre, jak się gra minionami. Przeważnie postacie, które grają z minionami, są słabe. Miniony są silne. My troszeczkę tu inaczej to wszystko robimy. A jeszcze. No to bloodliny. I tu ważne zadanie nas czeka. Musimy doprowadzić krążki. Proszę bardzo. Miniony niech robią roboty dla nas. To jakiś czas będą nas tu gnębiły. Wrogowie będą nas gnębili. Tak, jedna połowa, a później druga połowa. Tu się napełni. O, napełniło się do połowy. Teraz idziemy na drugą stronę.
I znowu ta sama zabawa. Nas chłodzą. Lubię takie układanki. Od razu mi się lata dzieciństwa przypominają. Pełni się, czy jeszcze? Dobrze. Jest. Dobrze. Idziemy. Wezmę sobie tutaj ten chromatik. Strat w ludziach? Nie ma. Jedna. Tak. No i cóż, on już tam czeka. No i musimy płynąć. To jeszcze nie jest następny etap, trzeba dopiero to przejść. Tu trzeba będzie znaleźć Nessę. Tak? Nessę. Mhm. Trzeba będzie ją znaleźć, tam będzie ten boss i dopiero później. Ale to wszystko w następnym odcinku. Dziękuję. Do usłyszenia.